Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym o ładnie brzmiącej nazwie Polaraxa. Dzisiaj odcinek 21, na który bardzo długo kazałem Państwu czekać i zdaję sobie sprawę, że wystawiłem Państwa na dużą próbę cierpliwości. Magazyn, jak Państwo wiecie, ukazuje się nieregularnie i dziś wraca na antenę, właściwie na antenę YouTube'a, jeśli można tak powiedzieć, po ponad dwutygodniowej przerwie. Audycja się dopiero rozpoczyna. Ja próbuję ją od kilku dni zrobić z pełną determinacją, ale czy dotrwa to wszystko do końca, to się jeszcze oczywiście okaże. I zobaczymy, do czego to doprowadzi, czy rzeczywiście jestem w stanie ukończyć 21 odcinek tej audycji. Jest to już po prostu desperacja i może wreszcie pojawi się ta audycja na internetowej drodze mlecznej. W ostatnim odcinku zawiadamiałem Państwa, że wyjeżdżam na urlop i była to decyzja wbrew pozorom niezbyt łatwa. Wyjeżdżam co prawda co roku, zawsze mniej więcej o tej samej porze w zimie, gdzieś pomiędzy lutym a marcem, czasami pomiędzy styczniem a lutym, dlatego że zima daje się we znaki. Ja często narzekałem w poprzednich audycjach, że doskwiera mi ona bardzo, że jest depresyjna, czarno-biała i mnóstwo innych takich smutnych epitetów, i uciekam od tej zimy. Przez lata nie była to trudna decyzja, teraz było inaczej, bo nagle pojawiła się Polaraxa. Ja jakieś zrobiłem poważne zobowiązania wobec tej audycji, wobec Państwa i nagle trzeba było wyjechać. I trzeba było tą decyzję podjąć. I w zasadzie podjąłem ją w ostatniej chwili. Między innymi dlatego, że moi przyjaciele, żeglarze, z którymi razem wyjeżdżam już od lat, patrzyliby na mnie niezbyt dobrym spojrzeniem, gdybym opuścił ich w takiej sytuacji. Żeglujemy zazwyczaj po wodach południowych, ciepłych wodach, karaibskich wodach i jest to ogromnie satysfakcjonująca podróż. Oczywiście błękitna woda, słońce, palmy, tropikalne krajobrazy, nuda, proszę Państwa, nuda, ale jakże poprawiająca nastrój. To jest to, na co czekałem i nie rozczarowałem się też i tym razem, odpływając w tą tropikalną czarną dziurę, gdzie z trudem dało się śledzić wszystko to, co dzieje się w świecie, we wszechświecie, te wszystkie historie i sytuacje, które jedna gonią drugą. Ja cały czas Państwu mówię o tym, że nigdy nie będę cierpiał na brak nowych informacji, bo jest ich pełno. Wszystkie są niezwykle interesujące. Któraś zawsze do czegoś pasuje, do jakiejś nowej teorii, do nowego spojrzenia. Łapię je jak takie perły i zakładam je na te sznury korali. Próbuję układać je w takie wręcz węzełki kipu, żeby stworzyć jakiś rodzaj szyfru, który da się odczytać i jednocześnie odnaleźć odpowiedź na wszystkie te dręczące nas tajemnice. A mnie szczególnie dręczące, poszukuję ich zawsze i od wielu, wielu lat, i sprawia mi to olbrzymią satysfakcję i dlatego w tym magazynie audiowizualnym zresztą Polaraxa dzielę się z Państwem moimi spostrzeżeniami, i spróbuję te wszystkie teorie, wszystkie te informacje składać w jakoś w jedną całość. Tymczasem, kiedy mnie nie było, wydarzyło się kilka wydarzeń kosmicznych. Jak zawsze zaczynam od informacji kosmicznych. Dziś ich wyjątkowo nie będzie zbyt dużo, ale w czasie, kiedy podróżowałem sobie po tych właśnie pięknych i wspaniałych zielono-błękitnych i słonecznych Karaibach, miało miejsce zaćmienie Księżyca. Zaćmienie Księżyca niestety na Karaibach niewidoczne. Można za to było dostrzec przepiękną pełnię. Pełnia była wspaniała, jedyna w swoim rodzaju i była to pełnia szczególna, dlatego że był to tak zwany Blue Moon, czyli był to księżyc, który pojawił się w swojej pełnej krasie, w swojej pełni, wspaniałej, srebrnej pełni po raz drugi w tym samym miesiącu, było to 31 stycznia. Gdzieś na terenie Stanów, a także i w Europie, można było obserwować pełne zaćmienie Księżyca i było to także zaćmienie krwawe, które z punktu widzenia wszystkich tych wierzących w przepowiednie, ma pewne niepokojące znaczenie, ale z punktu widzenia astronomii jest w sumie łatwo wytłumaczalne.
Także miejmy nadzieję, że astronomowie tym razem mają rację i nie wróży ten księżyc krwawy niczego złego, chociaż niedobrze się dzieje w świecie. Niespokojnie widać to na każdym kroku. Coś się gotuje, gdzieś coś wrze, coś się szykuje i miejmy nadzieję, że ucichnie jak ten śpiący wulkan. No i nigdy w pełnej krasie nie da znać o sobie. Drugim takim momentem astronomicznym, a w zasadzie kosmicznym można raczej powiedzieć, nie tyle astronomicznym, chociaż z astronomią ma to wiele wspólnego, jest oczywiście start na Marsa tej wielkiej rakiety Elona Muska, Falcon Heavy, F Heavy, jak lubi mawiać Elon Musk. Tu sobie można dodać słone, brzydkie słowo, która wystartowała w stronę Marsa. Był to start niezwykle efektowny i miałem okazję oglądać go na żywo. Prawdopodobnie wielu z Państwa również oglądało to na żywo. Moja sytuacja była o tyle utrudniona, że w miejscu, gdzie żeglowałem, ciężko jest bardzo, nie tylko o internet, ale nawet o prąd. Na jachcie, kiedy żegluje się przez długie, długie dni, ten prąd wyczerpuje się szybko, i trzeba go oszczędzać, a kiedy stoi się na kotwicy, po prostu nie ma go skąd wziąć. Można oczywiście włączyć generator, ale taki generator hałasuje i zakłóca tą przepiękną harmonię, która roztacza się dookoła. Tutaj w tle pokazuję Państwu jeden z obrazków, jakie sfilmowałem po drodze. Miałem ambitne zamiary, żeby może spróbować zrobić jakąś egzotyczną audycję właśnie gdzieś spod palmy, ale była to dobra teoria, której nie dało się zastosować w praktyce, dlatego że wszystko to, co działo się dookoła, zakłócało niemiłosiernie, a w zasadzie robienie audycji zakłócałoby całą tą działalność, jaka się rozgrywa nie tylko na jachcie, ale w bardzo ruchliwych portach, kurortach, w miejscach, gdzie ludzie rzucają kotwice, sprzedają ryby, koraliki i różne inne dziwolągi, rzeczy, homary, które tutaj zwane są langustami, nie mają szczypiec, są niezwykle przepyszne. Sprzedają nawet wielkie ślimaki, które można smażyć sobie na patelni razem z jajecznicą. Także warunki są absolutnie egzotyczne i niestety niesprzyjające robieniu audycji. Nawet gdybym spróbował, musiałbym to wszystko zorganizować logistycznie, mieć swoją własną ekipę, która by w jakiś sposób zadbała o to, że ta historia się wydarzy. Nie wydarzyła się, bo nie miałem serca zmuszać moich przyjaciół żeglarzy do tego, żeby pomagali mi i odrywać ich od ich odpoczywających i relaksujących zajęć, jakich jest pełno w całej okolicy. Po to tylko, żebym właśnie mógł tę audycję nagrać. Do tego wiatr i te wszystkie hałasy, jakie dochodzą dookoła, również był to dodatkowy element tego, że tej audycji się niestety nie udało zrobić. Może to i dobrze. Może to i dobrze. Może z czasem, kiedy Polaraxa w miarę okrzepnie, bo ciągle jest ona takim niemowlakiem jeszcze trochę, porusza się troszkę bezładnie, jak Państwo zresztą sami zauważyliście, i czasami milknie na dłuższy czas, tak jak teraz, także może lepiej poczekać, aż to wszystko w jakiś sposób ułoży się i te rutyny, które pomogą prowadzić tą audycję dalej, będą znacznie pewniejsze i znacznie łatwiejsze do kontrolowania niż są teraz. Teraz niestety nie są. Moja podróż przebiegała od Martyniki po Grenadę i z powrotem. Pierwszy etap to był jeden długi skok, trwał ponad 24 godziny. Jak się okazało, był to bardzo ekscytujący etap, dlatego że był sztorm, poważny sztorm, ponad 50 węzłów wiał wiatr, czyli jest to mniej więcej 80 km na godzinę. Trzeba było z tym walczyć, przedzierać się. I przy okazji część załogi walczyła z chorobą morską. Ja choroby morskiej nie mam i wcale się z tego tym nie chwalę bynajmniej, bo czymś takim obdarzyła mnie natura. Jest to jeden z niewielu darów, jakie od tej natury otrzymałem. I właśnie ten brak choroby morskiej pozwala właśnie pomagać w takich trudnych sytuacjach, kiedy jest sztorm, trzeba prowadzić ten jacht. Trzeba prowadzić go we właściwym kierunku, obserwować wszystko dookoła, i dbać o bezpieczeństwo reszty załogi, która zajęta jest czymś innym. Po prostu zajęta jest głównie przetrwaniem. Ale wszystko się udało fantastycznie. Grenada była wspaniała. Jest to przepiękna i z pozoru wydawałoby się niezwykle bogata wyspa, gdzie między innymi zjadłem dość egzotyczny obiad i opowiadam to Państwu w zasadzie tak troszeczkę bez powodu, chociaż na mnie to
przez chwilę zrobiło spore wrażenie, dlatego że w jednej z restauracji zamówiliśmy sobie obiad, który był jakąś potrawą narodową Grenady. Zbliżało się tam święto narodowe, więc ten obiad i ta potrawa, która nazywała się Boil Down, nic nie mówiąca nazwa, miała się podobno składać z warzyw i kilku rodzajów mięs. Była na specjalu. Oczywiście warto czasami skorzystać ze specjalu, bo na Karaibach pieniądze znikają jak lód na Karaibach, w szklaneczkach, tak samo szybko przez temperaturę. Więc zamówiliśmy sobie ten obiad, próbowaliśmy identyfikować te mięsa i jeden z kawałków tego mięsa był szczególny, dlatego że wyglądał jak taka szyjka jakiegoś ptaka i zastanawialiśmy się, jaki to jest ptak. Czy to może jakaś czapla, bo ta szyjka dość długa była. Czy to może jakiś pelikan albo coś w tym rodzaju. Może jakiś nieznany rodzaj nam zupełnie tego ptaka. I kiedy skończyliśmy ten obiad, zresztą całkiem niezły, nagle mnie olśniło, że to wcale nie była szyjka ptaka. To, proszę Państwa, był ogon iguany. Także taka niespodzianka kulinarna i gastronomiczna czekała na Grenadzie, ale później już była podróż o wiele bardziej przewidywalna. Skończyła się na przepięknej Martynice, z której też się zaczęła 2 tygodnie wcześniej. Martynika to w zasadzie można powiedzieć już nie są Karaiby, bo jest tam więcej ludzi z Francji niż tubylców i można zjeść doskonałą bagietkę i wspaniałego croissanta, takiego samego prawdopodobnie jak w Paryżu, a może nawet lepszego. Kiedy wraca się z morza, wszystko smakuje niewiarygodnie. Także z tą wyspą zawsze łączą mnie właśnie ciepłe wspomnienia z tego powodu, bo i kawa, i ten croissant to jest wspaniały moment, żeby rozpocząć dzień i pokontemplować sobie troszeczkę jeszcze przyrodę przed wyjazdem. Z powrotem niestety w zimę. Na szczęście śniegu nie ma. Mrozu też nie jest aż tak dużo, da się to wszystko wytrzymać, ale następuje niestety ten moment, kiedy znów trzeba się przystosować do tej czerni i bieli, do tego wszystkiego, co się zostawiło na 2 tygodnie. No i właśnie dlatego trudno jest bardzo tą audycję zwaną Polaraksą rozpocząć raz jeszcze. Dziękuję Państwu, że na mnie czekaliście. Dziękuję za te wszystkie e-maile, które od Was dostałem, wszystkie newsy, wszystkie wiadomości na Messengerze i innych nośnikach najrozmaitszych od Państwa. Bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że audycja nie została zapomniana i ja też nie zostałem zapomniany. Cieszę się również z tego, że nie ma aż tak dużo krytyki, której tak prawdę mówiąc się spodziewałem, że zostawiłem to wszystko i sobie pojechałem gdzieś w diabły daleko stąd i jakoś zapomniałem o słuchaczach, którzy część przynajmniej z Państwa mówi, że Polaraksy słuchać lubi. Co prawda niektórzy z Państwa, jest ich spora liczba, mówią o tym, że lubią słuchać Polaraksę przed snem i bardzo dobrze przy niej zasypiają. I troszeczkę zacząłem się zastanawiać nad tym fenomenem, jak to jest. Czyżbym może znalazł jakiś sposób na przykład doskonały serwis usypiający? Czy mówię tak nudno i monotonnie, że Państwo usypiacie od tego mojego gadania? Czas pokaże. Dopiero 21. audycja. Mam nadzieję, że przynajmniej 2021 jeszcze przed nami. No i czas przejść do rzeczy, bo już przynudzam troszeczkę o tych wszystkich karaibskich historiach. Tutaj w tle Państwo pokazuje takie obrazki. To są obrazki z wyspy St. Lucia. Jest to zatoka Marigot, przepiękna zatoka. Kiedyś, kiedy ta zatoka jeszcze nie miała w sobie dookoła siebie tyle hoteli, tyle domów, podobno była tak piękna, że wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżali do tej zatoki, wyjeżdżali z niej w popłochu już po 2 dniach. Powód był bardzo prosty. Była tak piękna i była tak nudna, że ludzie po prostu tego piękna i tej nudy nie wytrzymywali. Dziś jest inaczej. Dziś zatoka jest pełna jachtów, wiele z nich niezwykle luksusowych. Jest to miejsce niezwykle interesujące, dające dużo różnych możliwości, w jaki sposób można sobie spędzić wolny czas. I ma też jedną interesującą historię o bitwie, która mogła się skończyć masakrą, ale nigdy do tej bitwy nie doszło, bo w tej zatoce, zatoka jest zbudowana w interesujący sposób. Ma 2 części.
Jest, kiedy popatrzysz na ją z góry, wygląda na coś w rodzaju takiej klepsydry, że ma jedną zatokę, po niej jest bardzo wąskie wejście, jest mierzeja, na której rosną palmy i tutaj widzicie te Państwo te palmy gdzieś tam po lewej stronie, kiedy się wjeżdża do zatoki, a za tym wąskim wejściem jest kolejna zatoka, bardzo cicha, bardzo spokojna, doskonale osłonięta górami, no i mangrowiami, i tam właśnie schroniła się pobita brytyjska flota, którą ścigali Francuzi. Francuzi postanowili ją wytropić i dobić. Anglicy schowali się w tej drugiej zatoce, pościągali czubki z masztów swoich okrętów i na tych masztach pozaczepiali liście palm, które wyglądały jak część gaju, i Francuzi w biały dzień przepływali tuż obok. No i widząc zatokę, doszli do wniosku, że nic już za nią nie ma, tylko gaje palmowe i mangrowia, i po prostu przepłynęli sobie obok. I do tej masakry brytyjskiej nie doszło. Gdyby Francuzi dostrzegli Brytyjczyków, z pewnością nikt nie uszedłby z żywą duszą. Więc do wyspy nie doszło i stąd ta historia o niedoszłej bitwie w Zatoce Marigot. Ale wracamy do ważnych tematów, bo znów się rozgaduję o tych wszystkich moich wakacyjnych historiach. I tym tematem, który obiecałem Państwu jeszcze przed moim wyjazdem, jest oczywiście temat wydłużonych czaszek. Wydłużone czaszki fascynują mnie już od dobrych paru lat. Usłyszałem po raz pierwszy o nich gdzieś w 2012 roku i wydaje się, że nie jest to czas zbyt długi. Minęło zaledwie 6 lat od tego momentu, także wydawałoby się, że nie jest to zbyt dużo. Tymczasem, jak się okazuje, te wydłużone czaszki utrzymują swoją tajemnicę bardzo, bardzo długo. Nawet Brian Forster, który jest jednym z największych autorytetów w tej dziedzinie, po raz pierwszy usłyszał o nich w 2010 roku i usłyszał o nich w zasadzie i zobaczył je przez przypadek. Mieszkał już wówczas w Peru. Był on tam czasowo, dlatego że jeszcze nie był żonaty ze swoją żoną Ireną. I co jakiś czas musiał wyjeżdżać do Chile po to właśnie, żeby opuścić Peru, jeszcze raz zdobyć wizę i wrócić do Peru. I w drodze do Chile zatrzymał się w małej miejscowości Paracas. I tam nie miał zupełnie co robić. Łuczył się po mieście i natrafił na niewielkie muzeum. I w tym muzeum po raz pierwszy zobaczył wydłużone czaszki. Oczywiście zrobiły one na nim olbrzymie wrażenie. Zresztą chyba jak na każdym, kto ogląda tego typu właśnie artefakty, jeśli tak to można nazwać, bo mamy przecież tutaj do czynienia ze szczątkami człowieka. Mają one niezwykle charakterystyczny kształt, jak sama nazwa wskazuje, są wydłużone i opinia naukowców na ten temat jest prosta i bardzo jednolita. Oni uważają, że wszystkie te czaszki zostały wydłużone w sposób sztuczny, że wszystkie te prymitywne ludy, wszystkie te pierwotne kultury w jakiś sposób fascynowały się kształtowaniem głowy, oczywiście głowy u dzieci, ponieważ czaszka dorosłego człowieka nie da się takiej czaszki wykształtować. Można ją najwyżej połamać, no i zrobić człowiekowi tym samym poważną krzywdę. Natomiast czaszka dziecka, no to już zupełnie inna historia. Jest jeszcze, te kości są jeszcze miękkie, są jeszcze elastyczne i dlatego uważa się, że jeżeli zwiąże się je sznurami, poprzekłada deseczkami, można ukształtować je w taki sposób, aby właśnie przypominały, tworzyły ten rodzaj takiego wydłużonego kształtu. Jest to, jeśli popatrzymy według naszych obecnych standardów, jest to coś raczej, można powiedzieć, okrutnego, bo można tak przez chwilę pomyśleć, jaka matka zgodzi się na to, żeby w taki sposób kształtować czaszkę dziecka. Kiedy popatrzeć na te ryciny, jak to robiono, okazuje się, że najczęściej robiono to w ten sposób, że dziecko leżało nieruchomo, przywiązywane do jednej długiej deski. Na jego głowę, na jego czoło kładli drugą deskę i koniec tej deski przywiązywali do jego stóp. Także jak dziecko, a dziecko w tym pierwszym etapie rozwoju rośnie dość szybko, te sznury napinały się i dziecko rosnąc powoli, powoli miażdżyło swoją własną czaszkę, nieruchomo leżąc i rodzice nie zwracali na to uwagi. Wówczas ta czaszka właśnie zmieniała kształt, stawała się wydłużona. I dlatego naukowcy uważają, że wszystkie te czaszki zostały stworzone w taki sposób. Ale jeśli przyjrzeć im się bliżej, mają one wiele niepokojących szczegółów. Jeden z nich jest
no, bardzo charakterystyczny. Jest mianowicie taki, że nawet jeśli próbować kształtować czaszkę, no nie zmieni się jej pojemność. Będzie to ciągle ta sama pojemność. Natomiast wydłużone czaszki, niemalże wszystkie, które uważa się, że są wydłużone w sposób naturalny, że po prostu ludzie z takimi czaszkami się urodzili, mają pojemność około 20% większą niż, no, pojemność czaszki każdego z nas. Także jest to bardzo interesujące i myślę, że nauka, która szczyci się tym, że lubi zadawać sobie sama trudne pytania i rozwiązywać najcięższe problemy, no, powinna sama zaproponować jakąś możliwość przeprowadzenia badań na tych czaszkach, przeprowadzenia badań genetycznych przede wszystkim, po to, żeby móc raz na zawsze stwierdzić, czy te czaszki były wydłużane sztucznie, czy też nie, w jaki sposób to wszystko wygląda. I okazuje się, że nauka w jaki sposób zamiata to wszystko gdzieś pod dywan. Nie interesuje ją odpowiedź na tego typu pytanie. Wszystko wkłada się do jednego worka, a wystarczy, że na taką czaszkę popatrzy lekarz. I to może nawet nie pierwszy lepszy lekarz, ale lekarz, który ma jakiś tam staż, ma do czynienia z kośćmi, najlepiej gdyby to był chirurg, a może czasami dentysta, radiolog na przykład, który doskonale jest w stanie odczytywać, w jaki sposób zbudowane są kości, dojrzy tam wiele różnych elementów, które są niezwykle niepokojące i wskazują, że mamy do czynienia z kimś nieco innym niż my sami. Na przykład pierwszy taki rzucający się w oczy element to jest to, że wśród tych wielu czaszek, wydłużonych czaszek, jest brak tak zwanego szwu ciemiączkowego. Każdy z nas posiada taki szew. Natomiast w przypadku tych czaszek jego nie ma. Niektóre z nich mają ten szew i niektóre z nich mają ten szew stworzony w sposób niezwykle dramatyczny, bo nie tylko on przebiega wzdłuż czaszki, ale w niektórych przypadkach kończy się nawet na nosie. Także jest to coś absolutnie niezwykłego do obserwowania i próbowania wyobrażenia sobie, jak wyglądali tego typu ludzie, którzy mieli tak olbrzymie ten szew ciemiączkowy, albo ludzie, którzy tego szwu nie mieli. To oznacza, że ta czaszka wzrastała w zupełnie inny sposób. Także jeśli mówimy o Paracas, jest tam wiele czaszek, które mają wydłużony kształt, ale tylko niektóre właśnie wskazują na to, że zbudowane są inaczej. Zbudowane są w taki sposób, że zachodzi bardzo silne podejrzenie, że zostały stworzone w sposób naturalny, że ludzie, którzy posiadali tego typu czaszki, urodzili się z nimi. I wiele elementów na to wskazuje. Zabrali się za to wreszcie dwaj panowie, wspomniany już Brian Forster, a także L.A. Marzulli, znany ze swoich książek o Nephilims, stworzył całą serię filmów, chyba już 10 czy 12 odcinków na szlaku Nephilims, który pokazuje różne tłumaczenia tych wszystkich biblijnych historii, jakie mamy pełno w Starym Testamencie. No i te wszystkie historie starotestamentowe przygnały L.A. Marzullego także do Peru. Jest to niezwykle interesujące i za chwilę dojdę właśnie do tego momentu, w którym będę starał się pokazać to połączenie pomiędzy właśnie historiami biblijnymi, a ewentualnie ludźmi o wydłużonych czaszkach w Paracas. Anomalii wśród tych czaszek jest znacznie, znacznie więcej. I ostatnio właśnie, czyli w ciągu ostatnich 2 lat, zaczęto dokonywać szeregu badań na tego typu czaszkach i badania te zostały wykonane prywatnie. Jest to ewenement, można powiedzieć, na skalę światową do tej pory. Niemalże wszystkie badania, gdzie wchodzi w grę genetyka, są prowadzone przez instytuty naukowe, przez uniwersytety, przez instytucje związane z akademią. Tym razem panowie Forster i Marzulli podjęli się tytanicznej pracy. Zdecydowali, że tego typu badania zostaną przeprowadzone za pieniądze prywatne, które uzyskali z datków. Na szczęście znalazł się ktoś, kto wyłożył potężną sumę na tego typu badania i w ciągu 2 lat przeprowadzono pierwsze sekwencjonowanie kodu genetycznego tych czaszek, a jednocześnie dokonano ich medycznych oględzin.
i fotografii, aby stwierdzić, z czym mamy do czynienia. Także jest to wielki ewenement na skalę światową, można powiedzieć, ponieważ tego typu historia nigdy nie wydarzyła się w przypadku innych artefaktów, w przypadku innych znalezisk czy szczątków ludzkich. Za każdym razem robi to Akademia. Tym razem zrobili to prywatni ludzie i zrobili to niemalże, jak oni sami uważają, w ostatniej chwili, dlatego że te czaszki zaczęły znikać z muzeów. Okazało się, że kiedy zaczęło się robić wokół nich coraz głośniej, no to nagle pod pozorem na przykład remontów z muzeum tego typu ekspozycje zamykano i wszystkie czaszki, które ewentualnie wzbudzałyby kontrowersje, zostały spakowane i wyniesione do piwnic. I dziś, żeby na przykład w Peru obejrzeć takie schowane czaszki, no trzeba mieć pozwolenie z samego Ministerstwa Kultury. Także droga biurokratyczna jest bardzo długa, ciężka, no i trudna do zrealizowania. Także w ostatniej chwili obaj panowie zaczęli zbierać te wszystkie artefakty. Ja, żeby móc przeprowadzić tego typu badania, trzeba te wszystkie próbki pobrać legalnie, czyli musi być pisemna, biurokratyczna zgoda. I załatwianie takiej zgody zabrało aż 6 miesięcy, aby móc pobrać próbki z tych czaszek. Nie wywieźć je do Stanów Zjednoczonych, ale pobrać na miejscu w Peru próbki. Próbki zostały pobrane przez ludzi związanych z medycyną, byli to lekarze, a także przez forenzyków, po to, ażeby zachować pełną sterylność pomieszczenia i aby uniknąć możliwości zanieczyszczenia pobranych próbek. Próbki pobierano w ten sposób, że różne miejsca takiej czaszki nawiercano, spiłowywano niewielki fragment takiej czaszki po to, żeby usunąć jej wierzchnią warstwę i pobierano ten pył kostny z wnętrza czaszki, gdzie jest większa pewność, że właśnie ta próbka nie będzie zanieczyszczona. Pobrano 56 próbek, pobrano je z kilkunastu czaszek, pobierano je z kości, z włosów, a także i z zębów. Nie udało się niestety odnaleźć czy wysekwencjonować DNA nuklearnego, za to udało się pobrać i wyselekcjonować DNA mitochondrialne. I to DNA pozwala już określić haplogrupę, czyli można stwierdzić dzięki temu, skąd ci ludzie pochodzili. Czy są to ludzie, którzy zawsze mieszkali w Ameryce Południowej, czy też może skądś przybyli na ten kontynent. Ludzie z Paracas, ludzie o wydłużonych czaszkach, kultura, której już nie ma i zostały z niej tylko szczątki, których jest coraz mniej, byli zupełnie inni od swoich sąsiadów. Nie tylko przez to, że ich czaszki były wydłużone, ale także przez to, że ich wzrost był nieco wyższy niż wszyscy okoliczni Indianie, Inkowie, Warii i inne kultury, Aymara, które żyły w tym czasie w Peru. Ale na przykład mieli zupełnie inną budowę włosów. Włosy Indian, jak wszyscy prawdopodobnie wiedzą, mają kolor czarny, są to mocne włosy, bardzo grube włosy. Natomiast ludzie z Paracas, ludzie o wydłużonych czaszkach, mieli włosy delikatne. Mieli włosy znacznie cieńsze, włosy, które przypominają włosy europejskie. I były to bardzo często włosy jasne. Miały kolor albo rudoczerwony, albo wręcz blond. Jest to coś niezwykłego i niebywałego. Na początku mówiono, że być może ten kolor włosów, który został na czaszkach, ponieważ teren wokół Paracas jest niezwykle suchy, dlatego te czaszki doskonale przechowały się właśnie w takim suchym piasku pustyni dookoła. I wiele z nich ma wciąż na sobie dość dużą ilość włosów. I na początku uważano, że być może te włosy zmieniły kolor właśnie pod wpływem tego piasku, pod wpływem temperatury. Okazało się później, że wcale nie. Włosy doskonale zachowały swój kolor i ten kolor jest zupełnie inny. I teraz największą bombą okazało się to, że kiedy wyselekcjonowano te pierwsze haplogrupy, okazało się, że ci ludzie pochodzą z Europy, z Bliskiego Wschodu, z Kaukazu, niektórzy nawet z Persji, a więc z Sumeru, aż z tak daleka, czyli z miejsc, które były kolebką światowej kultury. I stamtąd przybyli do Ameryki.
Oczywiście panująca obecnie teoria mówi o tym, że ludzie, którzy przybyli do Ameryki, przybyli tutaj jedyną drogą, jaką się wytworzyła. Był to ten tak zwany most przez cieśninę Beringa, czyli przeszli przez miejsce, które nazywane jest w ogóle Beringią. Kiedy Beringia zamarzła i poziom morza się obniżył, wówczas to płytkie dno wyszło na wierzch i ludzie mogli przekroczyć tą cieśninę, dotrzeć do Ameryki, no i ją zaludnić. I taka jest oficjalna teoria, nie przyjmuje się żadnej innej teorii, w jaki sposób mogli ci ludzie dotrzeć do Ameryki. I okazuje się, że w zasadzie bardzo łatwo taką teorię obalić i wydarzyło się to już jakiś czas temu, kiedy takiej próby dokonał Thor Heyerdahl. Mówiłem to o tym w ostatniej audycji, kiedy zapowiadałem tą całą historię o wydłużonych czaszkach. Powtórzę ją dziś jeszcze raz po to, żeby utrzymać pewną chronologię wypadków i utrzymać wszystkie argumenty w jednym programie. Thor Heyerdahl był niezwykłym człowiekiem. Był fascynatem starożytnej historii i był kimś, kto wierzył, że ocean nie był żadną barierą dla ludów, którzy żyli tysiące lat temu na świecie, a wręcz przeciwnie, był autostradą, dzięki której mogli odwiedzać się nawzajem i wymieniać swoje doświadczenia. I między innymi Thor Heyerdahl w jednej ze swoich wypraw, a było ich wiele, między innymi na Kon-Tiki, między innymi na łodzi zwanej Tygrys. I o tej próbie, o której chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć, jest to próba dokonana na łodzi zbudowanej z trzciny, z papirusu, którą nazwał Ra. Próbował nią przekroczyć Ocean Atlantycki po to, ażeby udowodnić, że ludy afrykańskie, miał tu na myśli Egipt, były w stanie dotrzeć do Ameryki. Pierwsza próba z łodzią Ra się nie udała. Łódź już prawie dopływała do Ameryki, niestety zatonęła, ale doświadczenie się przydało z tego rejsu. Thor Heyerdahl nie zrezygnował, zbudował jeszcze jedną łódź, Ra 2. I ta łódź, proszę Państwa, dopłynęła do Barbados. Do Barbados i tym samym udowodniła, że ludzie z Afryki byli w stanie dotrzeć do Ameryki Południowej. Byli w stanie dotrzeć tam nie przez Beringię, a właśnie przez Ocean Atlantycki. Oznacza to, że jeżeli byli w stanie dotrzeć z Afryki, to mogli tam dotrzeć także ludzie z Bliskiego Wschodu. Właśnie ci ludzie, których haplogrupę odkryto w czaszkach ludzi z Paracas. Jest to niezwykłe wydarzenie i niezwykłe znalezisko. I dziwi mnie ta cisza, która zapanowała po tym, kiedy na konferencji prasowej ogłoszono wyniki tych badań. Instytucje, które badały te próbki i wyselekcjonowały DNA, są to pierwszoligowe instytucje, które zajmują się tego typu badaniami, są wyspecjalizowane właśnie w tym starożytnym DNA, bo jest jedna właśnie bardzo poważna różnica. O ile jeżeli chcieć sobie zbadać swoje własne DNA, nie przedstawia to problemu i nie niesie ze sobą zbyt wysokich kosztów, to starożytne DNA to już jest duży problem, bardzo poważny problem. Trzeba mieć specjalne urządzenia do tego, aby móc dokonywać takiej selekcji. Jest to niezwykle żmudne i pracochłonne i bardzo, bardzo trudne. Tego typu instytucje, które wzięły udział w badaniu tych właśnie próbek pobranych z czaszek z Paracas, są to trzy laboratoria, które mieszczą się w pierwszej dziesiątce najbardziej zaawansowanych laboratoriów na świecie. Także są to instytucje, które są absolutnie wiarygodne, miarodajne i wyniki ich badań, no oczywiście muszą być wzięte pod uwagę przez naukę, która póki co milczy. Tymczasem okazuje się także, że nawet jeśli założyć, że kultura Paracas zniknęła gdzieś około 200 roku naszej ery, to wciąż, jeśli wczytać się w te wszystkie pisma konkwistadorów na przykład, to okazuje się, że kiedy opisywali oni życie Inków, których podbili, okazuje się, że po ulicach chodzili ludzie o wydłużonych czaszkach i wielu z nich miało blond włosy. Także jest to następny element, o którym historycy, naukowcy niechętnie wspominają, jakby nie chcąc wkładać w kija w mrowisko i wzbudzać tym samym jakiejś niezdrowej sensacji, która doprowadzi być może do bardzo niewygodnych
odkryć, kim byli Inkowie. Inkowie, kiedy myślimy i mówimy o Inkach, myślimy o tym, że są to miliony ludzi, które żyły, wojowniczych ludzi, którzy żyły na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej, podbijały inne narody, gdy tymczasem Inkowie była to bardzo niewielka grupa, była to kasta, królewska kasta, która zdobyła władzę w tym rejonie, podporządkowała sobie innych ludzi i między innymi kształt ich czaszki wskazywał na ich królewskość. W ogóle, jeżeli pomyślimy o tym kształcie czaszki, o tym, że wiele ludów w różnych zakątkach świata zmieniało kształt swojej czaszki, ażeby, no właśnie, i tutaj jest pytanie, dlaczego? Dlaczego chcieli to robić? Dlaczego w taki okrutny sposób postępowali z własnymi dziećmi, ażeby właśnie przez ten kształt czaszki kogoś, a może coś, przypominały. Pytanie brzmi oczywiście co? Co miały przypominać? Kim miały być te istoty, które chciały naśladować? Jest to niezwykłe. Jeśli jeszcze wrócimy na chwileczkę do tych Inków, konkwistadorów i wydłużonych czaszek, kiedy Hiszpanie rozpytywali, kim są ci ludzie, którzy wyglądali inaczej, którzy mieli wydłużone czaszki i blond włosy, odpowiedź, jaką otrzymywali, brzmiała, że są to Wirakoczanie. I nikt nie wie dziś, kto to byli, kim byli Wirakoczanie. Wiemy o Wirakoczy, który miał przybyć gdzieś zza morza i przynieść właśnie na ten teren Ameryki Południowej tą cywilizację, technologiczną cywilizację przede wszystkim. Ale niewiele o nim wiemy. Nie wiemy, kim był tak naprawdę, skąd się wziął i dokąd odszedł, bo kiedy skończył swoją misję, po prostu odszedł, nikt go już więcej nie zobaczył. Posąg Wirakoczy można dziś zobaczyć w Boliwii, w Tiwanaku, czy Tiwanaku, jak niektórzy dzisiaj o tym miejscu mówią. Stoi on i ma co najmniej 2,5 metra wysokości i kiedy przyjrzeć mu się bliżej, widzimy postać kogoś, kto nie przypomina Indian. Na dodatek ma wąsy i brodę. Jest to coś niezwykłego. Jeśli byli to Europejczycy, oczywiście, proszę Państwa, nie mam na myśli tutaj żadnych Celtów, Irlandczyków, ani tego typu ludów. Tego typu historie jeszcze w jakiś sposób się nie wyeksponowały w Europie. Także mamy tutaj do czynienia raczej z kimś innym. Mamy do czynienia z prekursorami tych wszystkich cywilizacji europejskich, które później, w późniejszych latach właśnie nastąpiły i eksplodowały wręcz w Europie. Mam tu na myśli te czasy, kiedy ustąpił lodowiec, kiedy powoli miejsce, które było przykryte lodem, zaczęło się zasiedlać i kiedy zaczęły powstawać najrozmaitsze plemiona. I właśnie być może część z nich próbowała gdzieś wyemigrować na inny kontynent. Właśnie taką drogą morską. Na przykład na łodzi z papirusu. Wśród tych wszystkich niezwykle interesujących czaszek, jest kilka, które wzbudzają szczególną uwagę i w zasadzie wprawiają w zdumienie. Jedną z nich oglądałem osobiście i była to czaszka, która, a w zasadzie cały szkielet. Szkielety są czymś niezwykle rzadkim. Jeśli spróbować znaleźć je gdzieś właśnie na terenie Peru, Boliwii, Ekwadoru, jak się okazuje, a nawet Kolumbii. Z tego względu, że wiele tych nekropolii jest zniszczone. Są one zniszczone przez złodziei grobów, którzy okradają je niemiłosiernie i niszczą wszystko, na co natrafią, w poszukiwaniu oczywiście złota, drogocennych kamieni, artefaktów, które kupią kolekcjonerzy europejscy czy amerykańscy. Niekiedy jednak udaje się taki szkielet przechować. Jeden z nich jest w miejscowości Anduillas na południe od Cusco i jest to szkielet zwany Huayqui. Huayqui jest niezwykły, ponieważ ma mniej więcej wzrost kilkuletniego dziecka, może 3, może 4-letniego, ale jego czaszka jest olbrzymia. Jego czaszka, jeśli porównać ją na przykład do korpusu, no to ma tą samą wielkość, co korpus tego dziecka. Ma też bardzo dziwne szwy ciemiączkowe. Na szczycie są kompletnie niezrośnięte, jest tam dość spory otwór. Czaszka ma też olbrzymie oczy, co oczywiście wskazuje na to, że
te oczy musiały być kompletnie inaczej zbudowane niż nasze. Są one mniej więcej o 50% większe niż typowe oczy człowieka takiego jak państwo słuchający tej audycji, czy ja. I w związku z tym te oczy musiały inaczej patrzeć, inaczej dostrzegać świat dookoła. Jak? Trudno powiedzieć. Kiedy na pierwszy rzut oka próbuje się ocenić, w jakim wieku był Huajki, mówi się o tym, że może miał 2 albo 3 lata, ale zbadano jego zęby i okazało się, że są to zęby 9-letniego dziecka. Także kim byli ci ludzie? Znów jest to pytanie, czy było to Homo sapiens sapiens? Czy można powiedzieć to z całą pewnością, że był to człowiek? A może była to istota z innej planety? Tutaj oczywiście otwiera się puszka Pandory, bo wszystko jest możliwe, ale pokazuje to, że mamy do czynienia z niezwykłą kulturą. Kulturą zniszczoną, zapomnianą i którą próbuje się, jej tajemnice próbuje się odgadnąć niemalże w ostatniej chwili. Z kulturą, która być może kryje jedną z największych tajemnic naszej planety. Tajemnic ludzkości. Tego, co wydarzyło się gdzieś w zamierzchłej przeszłości. Jeśli uda nam się znaleźć odpowiedź na to, kim byli ludzie, bo taki chyba trzeba nazwać, ludzie z Paracas. Tymczasem, kiedy zaczyna być coraz głośniej na temat czaszek, na przykład w Muzeum Paracas, te czaszki zaczęły znikać. I na przykład ostatnie czaszki, wydłużone czaszki, bardzo interesujące czaszki, usunięto zaledwie 2 miesiące temu. Także zupełnie nie tak dawno. Czaszki znikają i jedyne miejsce, gdzie można jeszcze je znaleźć w jakichś większych ilościach, jest to nekropolia Chongos. Nekropolia jest naszpikowana ludzkimi kośćmi. Wszystko to jest zgrupowane na obszarze 5 hektarów. Skąd to wiadomo? Nie prowadzono tam do tej pory żadnych wykopalisk archeologicznych. Wiadomo to od złodziei grobów. Wszystkie wydłużone czaszki w peruwiańskich muzeach właśnie pochodzą od złodziei grobów. Ci złodzieje okradają artefakty i groby i później sprzedają je muzeum. Nie prowadzi się w Peru, w tym miejscu, żadnych prac archeologicznych. I dlatego tego typu prace zamierzają przeprowadzić właśnie i Brian Forster, i Elaine Marzulli, oczywiście z pomocą profesjonalnych archeologów, ale znów do tego są potrzebne pieniądze. Oni jednak jak szaleńcy, jak tacy Don Quixote chcą dokonać czegoś, czego jeszcze do tej pory prywatnie nie dokonano i być może im się to uda. Zdobywają fundusze, mają olbrzymią energię i pasję do tego, żeby tą tajemnicę odkryć. Tymczasem, kiedy przyjrzymy się tym terenom, gdzie żyli ludzie z Paracas, okazuje się, że na tym właśnie terenie istnieje tak naprawdę na olbrzymim obszarze jedyna zatoka zdolna przyjmować statki na przykład z innego kontynentu. Jest to zatoka świetnie osłonięta, bardzo dobrze nadaje się do tego, ażeby móc zbudować na niej jakiś port, móc przyjmować te statki i dookoła niej znajduje się szereg najrozmaitszych geoglifów. I teraz, kiedy mówimy o geoglifach, zwłaszcza w Peru, oczywiście pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy, są to geoglify z pustyni Nazca. Słynne geoglify, przepiękne geoglify, wzbudzające szaleńczą wyobraźnię, kto mógł je zrobić, skoro są olbrzymie i można je oglądać tylko z powietrza. Mówił o nich Erich von Däniken. On prawdopodobnie jako pierwszy rozreklamował je po świecie i dziś wzbudzają one wiele zainteresowania i chyba nie ma nikogo, kto przynajmniej nie widziałby kilku. Tych geoglifów na pustyni Nazca jest około 30, może nawet 40, także nie jest ich zbyt dużo, mimo że są niezwykle efektowne. Wokół Paracas również są geoglify. Tyle, że te geoglify nie mają nic wspólnego z tymi właśnie zrobionymi w Nazca. I o ile w Nazca jest ich około 30-40, jak powiedziałem, to wokół Paracas jest ich ponad 1000. Największy z nich nazywa się Candelabro. Jest to geoglif, który przypomina trójramienny świecznik i ma aż 150 metrów wysokości, także był widoczny z olbrzymiej odległości z oceanu. Czym był? Czy być może był jakimś dziwnym rodzajem latarni morskiej, czy może był znakiem, sygnałem? Nie wiadomo.
Nie wiadomo również, jak go zrobiono, jak wyżłobiono go w tak twardej skale, spalonej słońcem skale. Dokonano tego jednak i dziś można go oglądać. Jest nadal, robi olbrzymie wrażenie, a dookoła geoglifów jest więcej. Między innymi ostatnio odkryto geoglify w Palpa, gdzie znaleziono bardzo efektowne rysunki, które pokazują właśnie nieznaną nam kulturę. Dziś trudno jest te rysunki zinterpretować. Geoglify wokół Paracas są oczywiście mniejsze, oprócz Candelabro, są mniejsze od tych Nazca, ale są zupełnie inne. Nie mają nic wspólnego z tymi Nazca. Są mniej więcej od Nazca w odległości 250 km, także spory dystans. Natomiast historia Nazca łączy się w jakiś sposób z Paracas, dlatego że oficjalna teoria na temat tego ludu z Paracas mówi o tym, że lud z Nazca przybył do Paracas, następnie zaczął mieszać się razem z tymi ludźmi z Paracas, no i lud z Paracas powoli rozpłynął się w tej masie ludu z Nazca. I dlatego dziś nie mamy żadnego przykładu, nie mamy kontynuacji tej cywilizacji, tego rodzaju ludzi, którzy po prostu rozpłynęli się genetycznie, no i w taki sposób wyginęli. Okazuje się jednak, że kiedy zaczęto bliżej przyglądać się tej nekropolii w Chongos, znaleziono w jednym miejscu, jest to miejsce zwane Camacho, znaleziono masowy grób. I ten grób sugeruje, że to mieszanie się kultur wcale nie było takie łagodne, wcale nie było pokojowe. Wygląda na to, że Nazca przybyli do Paracas, podbili mieszkającą tam kulturę i po prostu wyrżnęli wszystkich, którzy mieli wydłużone czaszki. Wszystkich w pień. Także prawdopodobnie ta historia w taki sposób właśnie wyglądała. W niektórych czaszkach znaleziono fragmenty ciała. Tak, jakkolwiek to brzmi, prawdopodobnie niezbyt sympatycznie, ale znaleziono szczątki ciała. I to pozwoliło nie tylko na przeprowadzanie badań genetycznych, ale także pozwoliło na zbadanie grupy krwi, jaką mieli ludzie z Paracas. I tutaj następna ciekawostka, następna niezwykła ciekawostka, bo większość ludzi, którzy zamieszkuje zachodnią część Ameryki Południowej, ma, a w zasadzie można powiedzieć wszyscy ludzie, którzy są ludem takim endemicznym, który urodził się w tym kraju i żyje w nim od tysiącleci, ma grupę krwi zero. Od Meksyku aż po Patagonię. Natomiast ludzie z Nazca mieli rozmaite grupy krwi. Wszystkie grupy krwi, które my dziś rozpoznajemy, na przykład w Polsce, czy w innych europejskich krajach, czy w Ameryce, ci ludzie właśnie takie te różne grupy krwi posiadają, co jeszcze jest jednym dowodem, który podkreśla ich inność. Coś absolutnie niezwykłego. No i teraz, skąd przybyli ci ludzie? Oczywiście tą hipotezę już Państwu o niej wspominałem i jest ona związana właśnie ze Starym Testamentem, że być może 3,5 tysiąca lat temu doszło do pewnej diaspory wśród ludów żyjących na terenie dzisiaj zwanym Lewantem, czyli Bliskim Wschodem i tym troszeczkę dalszym, aż po właśnie Persję, czyli Sumer. I była to Ziemia Obiecana, nazwane jest to w Testamencie, że jest to Ziemia Obiecana. Przybyli tam na ten teren z Mojżeszem Żydzi, później zaczęli podbijać tą ziemię, bo okazało się, że Ziemia Obiecana jest już zamieszkana przez kogoś innego. Rozpoczęła się okrutna i bezwzględna wojna i wygrali ją Izraelici tą wojnę. I mamy o tym wzmianki między innymi nie tylko w Starym Testamencie, ale na przykład w zwojach z Qumran. Jest to bardzo dobre źródło z tego względu, że nigdy nie zostało zmienione przez dwa, przynajmniej milenia, przetrwało, a może i dłużej. Przetrwało w jaskini i opisuje tą historię w sposób bez żadnych wpływów po późniejszych latach, bez żadnych poprawek. Także nie ma wątpliwości, że tą ziemię, ziemię obiecaną, zamieszkiwali ludzie zwani Kananejczykami, Anakim, Jebuzytami, jakkolwiek to brzmi. Zresztą Jerozolima, zanim nazwano ją Jerozolimą, nazywała się Jebus.
dla tych wszystkich z Państwa, których to słowo nieco razi, jest to słowo historyczne i pochodzi od tych właśnie Jebuzytów, których już nie ma. Było jeszcze parę innych ludów, które tam żyły. Refaici na przykład, Chetyci żyli również w tamtym rejonie, Amoryci i jeszcze parę innych plemion. Wszystkie zostały wytępione przez Izraelczyków, no w zasadzie do końca i w pień. I teoria Elei Marzulego zakłada, że być może część z nich dokonała eksodusu. Także nie tylko mamy ten eksodus Izraelczyków, bo takich nazywajmy, z Egiptu przez Morze Czerwone, ale być może mamy tutaj do czynienia z jeszcze jednym eksodusem. Eksodusem tym razem przez Atlantyk, właśnie do Ameryki. Być może właśnie dokonali tego ci właśnie Anakici. Anakici, jak już Państwu też wcześniej wspominałem, jeśli przetłumaczyć ich nazwę, dosłownie oznacza to, że są to ludzie o długich szyjach. Jeśli próbować nałożyć to na lud z Parakas, no to okaże się, że ludzie ci również mieli dość interesujące i długie szyje. Nie takie szyjki, o których Państwu opowiadałem, jakie zjadałem właśnie na tej potrawie grenadyjskiej, zjadałem w potrawie grenadyjskiej, ale były to szyje, które musiały być w taki sposób skonstruowane, aby czaszka na nich osadzona mogła się w sposób sprawny poruszać we wszystkie strony, tak jak nasza czaszka. I kiedy przyjrzano się tym czaszkom bliżej, okazało się, że odnaleziono jeszcze jeden zdumiewający element. Każda czaszka ma w sobie coś w rodzaju takiego otworu, który łączy rdzeń kręgowy z mózgiem. I okazało się, że w wydłużonych czaszkach ten rdzeń, to miejsce, w którym następuje to połączenie, jest wysunięte co najmniej o 4 cm do tyłu. Wydaje się, że jest to niewiele, 4 cm. Wydaje się, że jest to niewiele. Ale gdyby chcieć w jakiś sposób ukształtować czaszkę dziecka, ażeby przesunąć ten otwór tak daleko, skończyłoby się to śmiercią takiego dziecka. A więc jest to koronny dowód na to, że o kształtowaniu czaszki nie może być absolutnie mowy. Także jest to następne niezwykłe znalezisko. Dookoła znajdują się, dookoła tego otworu zostały jeszcze na niektórych czaszkach te kości kłykciowe, które pozwalają między innymi kiwać nam głową, jeśli z czymś się zgadzamy. Są one u tych ludzi z Parakas niezwykle mocno rozbudowane, natomiast same otwory, które prowadzą ten rdzeń kręgowy do mózgu, są znacznie mniejsze od naszych. Także jest to absolutnie interesujący element i również wskazuje na to, że mamy genetycznie do czynienia z kimś absolutnie innym. Czaszki zbadali także lekarze, zbadali antropolodzy. Dzięki temu zostały one w sposób naukowy opisane, że ich budowa, ta morfologiczna budowa jest znacznie inna niż typowych ludzkich czaszek, co właśnie znów wskazuje na to, że mamy do czynienia z innym rodzajem człowieka. W każdej z czaszek znajduje się szereg otworów, przechodzą te wiązki nerwów, które pozwalają na przykład nam mówić, śmiać się, rzucić jedzenie na przykład. Pozwalają stworzyć tą całą mimikę, którą się posługujemy. Natomiast te otwory nie istnieją w wydłużonych czaszkach. Więc jak wyglądali ci ludzie? Ich twarze wygląda na to, że były wręcz kamienne. Nie przedstawiały żadnych uczuć. Niektórzy antropolodzy uważają, jak na przykład Nick Woodward, który spędził wiele czasu z tymi czaszkami i badał je bardzo dokładnie, jest to antropolog z olbrzymim stażem, i uważa, że ci ludzie z Parakas mieli kłopoty nawet z rzuciem pokarmu, czyli być może nie gryźli tego swojego pokarmu, być może zdobywali go w jakiś inny sposób. Także okazało się, że te pierwsze badania genetyczne i te pierwsze oględziny dokonane przez fachowców, przez entuzjastów, którzy zgodzili się postawić na szale swój własny autorytet, a nawet i pracę dla rozmaitych instytucji,
wykazały, że mamy do czynienia ze zjawiskiem absolutnie niezwykłym. Z czymś zupełnie nowym, z nową rasą ludzką, która kiedyś żyła na Ziemi, o której już dawno zapomnieliśmy, ale która jest prawdopodobnie niezwykle istotna do tego, ażeby móc napisać tą historię, naszą historię, historię ludzkości raz jeszcze i napisać ją porządnie, z uwzględnieniem wszystkich elementów, z jakimi mamy tutaj do czynienia. Także takie wnioski wyciągnięto z pierwszych badań na wydłużonych czaszkach. Konferencja prasowa trwała około 2,5 godziny. Przedstawiono całą masę zdjęć, przedstawiono całą masę dowodów i wzięli w niej udział wszyscy, którzy uczestniczyli w tego typu badaniach. I oczywiście, jak się można było spodziewać, świat nauki zachował zimną obojętność na tego typu wydarzenie. Natomiast my tutaj w Polaraksie cały czas tą sytuację będziemy obserwować. W międzyczasie, kiedy obserwowaliście Państwo, oglądaliście Państwo ten filmik i rozmaite zdjęcia, niektóre z nich pochodzą od Briana Forstera, niektóre z nich pochodzą właśnie z badań, jakie ostatnio przeprowadzono, ale jest także kilka filmików, które są zrobione przeze mnie w czasie mojej podróży do Peru, która właściwie była spowodowana tym odkryciem tych wydłużonych czaszek. Na mnie one również zrobiły olbrzymie wrażenie, także w 2013 roku zrujnowałem w tym roku moją rodzinę, wymuszając na niej, ażebym mógł takiej podróży dokonać dość sporym kosztem i dzięki temu mogłem poznać Briana, dzięki temu mogłem zobaczyć szereg miejsc, niezwykłych miejsc i zupełnie zmienić swoją perspektywę patrzenia na to, co się wydarzyło w tym miejscu, jak wyglądała historia tego miejsca, że miejsca, które wydawałoby się, że są historycznie znane, takie jak Cusco czy Machu Picchu, mają być może znacznie dłuższą i znacznie bardziej przez to ciekawą historię, gdzie istnieli ludzie. I tutaj ludzie, mówimy z taką lekką pauzą, bo nie do końca istnieje taka pewność, którzy tworzyli megality o niezwykłej wadze, budowane w sposób niezwykle precyzyjny, w sposób, który technologicznie nie był dostępny nawet najbardziej zaawansowanych w budownictwie i w technologiach Inków, którzy właśnie gdzieś zniknęli z tej powierzchni Ziemi. I być może jesteśmy w tym momencie, kiedy ta tajemnica Ameryki Południowej. Tajemnica, gdzie być może istnieje szansa, żeby odkryć ten ślad zaginionej cywilizacji. Zaczyna być powoli odkrywana. Także znów powoli wzbiera we mnie to wielkie pragnienie ponownego odwiedzenia Peru, ponownego spotkania z Brianem. Prawdopodobnie zobaczę się z nim w tym roku, kiedy będzie miał szereg wykładów dotyczących właśnie tych wydłużonych czaszek. Będzie starał się spopularyzować cały problem. W moim przypadku popularyzować tego nie musi, bo pasjonuje mnie to bardzo. I w czasie właśnie tej podróży, tej wspólnej podróży z Brianem, gdzieś niedaleko Tiwanaku zajechaliśmy sobie do jakiejś przydrożnej gospody, jakiejś takiej małej restauracyjki, niezbyt efektownej, przy której stała szopa. Brian jest osobą niezwykle wyczuloną, z dobrą intuicją. Zajrzał do tej szopy, okazało się, że jest tam kilka czaszek, z których przynajmniej dwie były wspaniale wydłużone. I to Państwu właśnie również w tym dzisiejszej małej prezentacji, w tym 21 odcinku Polaraksy pokazałem. Także jest to filmik chyba publicznie po raz pierwszy oglądany, bo przez ten czas ciągle leżał gdzieś na moich rozmaitych drive'ach. Już myślałem, że je utraciłem raz na zawsze, bo niestety dzisiejsze nośniki informacji są kruche. Nawet najbardziej wypasiony drive nie jest w stanie wytrzymać zbyt wielu lat. Wystarczy też zmiana warunków atmosferycznych, jeśli chodzi o wilgotność pomieszczenia, czy nie daj Boże spadnie na ziemię i wszystko idzie w diabły raz na zawsze, jest praktycznie nie do odzyskania, chyba że to są chłopcy z NSA. Ale oni mają inne technologie, inne pieniądze, inne potrzeby, inne cele i z pewnością takiej usługi by nie przyjęli. Na szczęście jednak filmy te odnalazłem, także może one nie są najlepiej i najbardziej profesjonalne kręcone, ale być może niektórych przynajmniej z Państwa one w jakiś sposób zainteresuje. Także wszystko wskazuje na to, że ludzie o wydłużonych czaszkach mieszkali nie tylko nad Pacyfikiem, ale także w Tiwanaku. Jest to następna ciekawa kultura, bo
Oczywiście, jeśli mówimy Tiwanaku, tuż obok znajduje się Pumapunku i w zasadzie można powiedzieć, że jest to jeden i ten sam kompleks. Tylko, że Pumapunku ma zbyt wiele różnych monumentów i megalitów, które są kompletnie niewytłumaczalne z technologicznego punktu widzenia. Jeśli chcecie przypisać tym wszystkim pierwotnym południowoamerykańskim ludom. A kiedy znów stanie się na piramidzie w Tiwanaku i spojrzy się dookoła, ma się u stóp olbrzymią równinę. Jest to Altiplano i wydaje się, że jest to nieciekawa równina, chyba że ktoś ma ochotę udać się na spacer tą właśnie taką porośniętą trawą równiną. I wówczas, kiedy pospacerować sobie trochę, bardzo łatwo się o coś potknąć. Okazuje się, że rozmaite kawałki dziwnych kamieni o kątach prostych wystają wprost z ziemi. Także wszystko wskazuje na to, że kultura ta była znacznie większa obszarowo, niż się nam wydaje, niż się wydaje historykom i być może sięga wręcz aż po horyzont, jeśli popatrzeć właśnie z tego miejsca w dal, w stronę tej wielkiej, położonej bardzo, bardzo wysoko i niezbyt bogatej w tlen tej równinie, zwanej właśnie Altiplano. Ale to wszystko właśnie ciągle jeszcze przed nami. Także na dziś to chyba już koniec, jeśli chodzi o wydłużone czaszki. Z pewnością będę do tego tematu wracał, z pewnością pojawią się nowe informacje, nowe rewelacje. Jak zauważyłem na YouTubie, na swoim kanale, Brian co jakiś czas puszcza krótki filmik o tym, o tych wszystkich wynikach badań, o pracach prowadzonych na temat wydłużonych czaszek. Dodaje wiele interesujących szczegółów i elementów. Widzę, że Państwo również oglądacie i lajkujecie Briana, co mnie ogromnie cieszy. I dlatego właśnie będzie mnóstwo powodów, ażeby do tego tematu jeszcze raz wrócić. No, a ja mam nadzieję powoli dobrnąć jakoś do końca tej audycji. Nie wiem, czy się to chyba uda. Chyba się to uda, bo już nieco czasu minęło. Jeszcze musi się okazać, że to, co dzisiaj Państwu opowiadałem, ma jakiś sens, nie jest chaosem, którym czuję się, że mam głowę wypełnioną niemalże w 100% i trudno to w jakiś sposób opanować. Będę starał się ten filmik wstawić jutro, a jest to dzień świętego Walentego. Także przy okazji składam Państwu serdeczne życzenia, serdeczne walentynkowe życzenia. Niektórzy mówią, że walentynki, albo walondrynki, różne inne historie. Jednak święto, jak się okazuje, jest w ogóle globalne. Prawie wszyscy go obchodzą. W Koprzywnicy znajduje się piękny kościół świętego Walentego, który prawdopodobnie będzie miał wokół siebie olbrzymi festyn. Tam jest, tak się dzieje tam co roku, a kościół jest wart zobaczenia. Jeżeli będziecie Państwo kiedyś przejeżdżać przez Koprzywnicę, koniecznie musicie się tam zatrzymać. Kościół jest zbudowany na bazie klasztoru Cestersów i jest na co absolutnie popatrzeć. Ale mówiąc o świętym Walentym, oczywiście życzę Państwu całego oceanu niezmierzonej miłości. No bo jak wyglądałby świat bez miłości? Każdy jej potrzebuje. Każdy, proszę Państwa. Mówiąc każdy, mówię to w sensie dosłownym, bo jeszcze jedna taka historia, bo tej miłości potrzebuje nawet żaba. I żeby nie uciekać daleko od tematów, jest to żaba z Boliwii. I nie jest to wcale ta żaba, która pocałowana przez księżniczkę ma się zamienić w pięknego księcia, czy odwrotnie, ale jest to najprawdziwsza żaba, która żyła sobie przynajmniej w rzece Sehuenecas. Ja obecnie żyję w muzeum w Cochabamba. Jest to Muzeum Historii Naturalnej w Boliwii i jest to ostatni egzemplarz tego gatunku, jeśli można tak to nazwać, na świecie. Żaba ma na imię, bardzo dobre imię walentynkowe, ma na imię Romeo. No i żaba ta już od wielu, wielu lat czeka na to, ażeby znaleziono dla niego kobietę jego życia. Żaba już od lat kumka w swoim narzeczu, próbując zachęcić jakąś nową narzeczoną. Zapisano ją nawet do serwisu randkowego Match.com. Serwis randkowy zaczął nawet zbierać pieniądze na to, ażeby dokonano poszukiwań w tej rzece Sehuenecas po to, ażeby może znaleźć rzeczywiście kobietę jego życia, tą żabkę, samiczkę, która dzięki temu
no byłaby, pozwoliłaby na podtrzymanie tego gatunku. Na razie się to nie udaje. Być może pieniądze, które zbierze Match.com, pomogą właśnie na przeprowadzenie takich poszukiwań, a życie w rzece niestety zamarło. Zamarło przez zanieczyszczenia, przez budowę ludzkich osiedli, przez wiele elementów. Żaby są niezwykle czułe na zmiany w środowisku naturalnym, no i powoli znikają z naszej planety. No i żaba Romeo jest tego takim troszeczkę smutnym przykładem. Żaba żyje już 10 lat, żaby tego gatunku żyją ponad 15, także Romeo ma jeszcze 5 lat tej swojej życiowej szansy, a żeby móc przedłużyć swoją rasę i nie skończyć tak jak ludzie z Paracas na przykład, którym poświęcona była dzisiaj ta audycja. A mówiąc o pieniądzach, to jest zawsze taki śliski temat, ale w moim przypadku mówię z satysfakcją, dlatego że po raz kolejny chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom. Wszystkim tym, którzy... To jest, proszę Państwa, jest to coś absolutnie niezwykłego. Znikam na 2 tygodnie, nie robię żadnej audycji, a wszyscy Państwo, którzy mnie wspieracie, nikt nie wycofuje swojego wsparcia. Ba, nawet pojawiają się nowi wspierający sponsorzy, co jest już dla mnie kompletnie niezwykłe i oczywiście przyjmuję to z ogromną wdzięcznością. Jest to historia, no, która trwa jakiś czas. Najczęściej niezręcznie mi jest o tym wszystkim mówić, dlatego że kiedy mówi się o pieniądzach, za każdym razem przychodzą na myśl takie różne, niezbyt sympatyczne rzeczy. Ja Państwu wielokrotnie mówiłem o tym, że pieniądze, które zbierają się dzięki moim sponsorom, wspaniałym ludziom, którzy uważają, że to, co robię, ma jakiś tam sens i być może służy to jakiejś dobrej sprawie i ja zrobię wszystko, żeby ich nigdy nie zawieść, no okazuje się, że podtrzymują właśnie tą wiarę w ludzi, jaką mam. No i dochodzą kolejni sponsorzy, było ich kilkunastu, dziś jest 21. 21, jest to zdumiewające. Nawet kiedy leżałem sobie gdzieś tam pod palmą, wciąż pojawiali się panowie i pani również, które uznały, że czas wesprzeć taką audycję jak Polaraxa, proszę Państwa. I dziś z ogromną przyjemnością chciałbym wymienić przynajmniej imiona, bo nie jestem pewien, czy moi Państwo sponsorzy życzą sobie, ażebym ich wymieniał z imienia i nazwiska, a zrobić mi to nie tylko wypada, ale wręcz powinienem, po to, ażeby docenić ich trud i wysiłek i, no i wiarę. Wiarę w to, że to, co robię tutaj, to, o czym Państwu opowiadam, ma sens i do czegoś to doprowadzi. Ja jestem tego pewien, że do czegoś to doprowadzi i być może zaowocuje paroma rzeczami, które może na jakiś czas zostaną. Nie chcę o nich dzisiaj opowiadać, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Przyszłość jest kapryśna i wszystko się może zmienić w ułamku sekundy, nawet kiedy przechodzi się na pasach przez zielone światło. Jest wśród komentarzy pod filmikami, pod innymi odcinkami, pani Teresa bodajże napisała, kiedy przejdę na zawodostwo. Jest to bardzo interesujące pytanie, pani Tereso. Może się tak zdarzyć, że nigdy nie przejdę na zawodostwo. Nigdy nie myślałem o zawodostwie. Zawodostwo kojarzy się z pewną rutyną, takim mechanicznym wykonywaniem pewnych czynności i robieniem czegoś pod publiczkę. Ja tego nie robię. Nikt nie ma za bardzo na mnie wpływu, nikt nawet nie usiłuje mieć na mnie wpływ. Co prawda są niektórzy, którzy no chcieliby, żebym to robił tak czy inaczej. Są nawet tacy, którzy mówią, że im się audycja bardzo podoba, ale zmieniliby wszystko w tej audycji. No i myślę, że da się to zrobić, ale trzeba jeszcze mnie zmienić. I wtedy wszystko będzie tak, jak panowie i panie sobie życzycie. Ale są to historie marginalne. Większość tych historii jest niezwykle pozytywna. Większość państwa odbioru jest niezwykle pozytywna. No i ten sam fakt, że Państwo sponsorujecie tę audycję, świadczy o tym, że idzie ona może w dobrym kierunku, a ja postaram się tego wszystkiego nie zepsuć. I dlatego dziś, no, ogromnie, ale to ogromnie dziękuję Państwu
Przede wszystkim dziękuję Państwu, panu Tomkowi. Pan Tomek rozpoczął tą całą historię. Przez kilka miesięcy opowiadał mi o tym, dlaczego powinienem to zrobić i zacząłem to robić. I pan Tomek oczywiście jest moim pierwszym sponsorem i zaczął już trzecią rundę, bo Polaraxa, proszę Państwa, weszła już w swój trzeci miesiąc życia. Tak, tak, to już 3 miesiące i pan Tomek po raz trzeci sponsoruje Polaraxa. Bardzo dziękuję, panie Tomku. Pan Jerzy jest właśnie taką osobą, która zaczęła sponsorować Polaraxę podczas mojej nieobecności. I no, trudno mi jest to zrozumieć, ale serdeczne dzięki, panie Jerzy. Zrobię wszystko, żeby w jakiś sposób nadrobić ten czas. Być może zrobić częstsze audycje, być może krótsze audycje. Na pewno będzie jeszcze wiele eksperymentów najrozmaitszych, bo ja bardzo nie lubię rutyny. Bardzo nie lubię być też do niczego zmuszany, także z pewnością wymyślę coś, co jeszcze być może Państwa zaskoczy. Jakiś może dobry, a może niedobry sposób, ale dzięki temu, że mamy tą dyskusję, że są setki komentarzy pod różnymi odcinkami tej audycji, audiowizualnej zresztą, no dzięki temu wiem, co Państwo myślicie. No i dziękuję również za te wszystkie pomysły, które mi podsuwacie. Z wielu będę korzystał. I także będę poruszał tematy, które Was interesują. Ale wyliczam dalej moich sponsorów. Pan Damian. Panie Damianie, bardzo dziękuję. Pan Marcin. Pan Michał. Także pan Paweł. Paweł S. Pan Jacek Z. Pan Marek W. Pani Mariola. Tak, tak. Panie również mnie sponsorują. Dziękuję pani Mariolu. Dziękuję również pani Annie N. Panu Robertowi dziękuję również serdecznie. Pan Robert bardzo szczodrze mnie wspomaga tutaj. Dziękuję panu Mariuszowi i kolejna pani, tym razem pani Anna K. Bardzo dziękuję pani Anno. Pan Przemysław, serdeczne dzięki. No i pani Kasia, z panią Kasią co jakiś czas wymieniamy rozmaite informacje. Pani Kasia i pan Arek, moi ulubieni słuchacze. Rozmawiamy na różne tematy i są to rozmowy niezwykle sympatyczne, także serdecznie Państwu dziękuję za wsparcie i, no i za te wszystkie rozmowy i za ten dobry czas, jaki spędzam z Wami wspólnie, kiedy dyskutujemy sobie różne historie, różne tajemnice świata, wszechświata i różnych innych rzeczy. Dziękuję Państwu bardzo. Dalej wyliczam moich sponsorów, ponieważ jest ich już 21, więc lista jest spora. Pan Jędrzej, serdecznie dzięki. Pan Krzysztof, Krzysztof P, dlatego że jest jeszcze jeden pan Krzysztof. Pan Krzysztof R. Bardzo dziękuję panom. Dziękuję również panu Rafałowi. Panu Rafałowi. O, jest jeszcze pan jeden Rafał. Pan Rafał K. Bardzo dziękuję panom. A także oczywiście dziękuję... Wyliczam na końcu, ale to wcale nie oznacza, że to jest ostatni sponsor na mojej liście. Pan Mateusz B. Panie Mateuszu, no pan jest kimś, kto był w samej tej czołówce tych wszystkich wspierających mnie sponsorów i pan również już wspiera mnie trzeci miesiąc. Serdecznie dzięki. I pan Mateusz. Tu jest bardzo ciekawa historia, przynajmniej dla mnie, że pan Mateusz sam jeden zastrzegł się, że nie ma zamiaru wpływać na to, o czym będę rozmawiał, ale by chciał bardzo, ażeby któraś z audycji poruszyła tematy kontrowersyjne, tematy Wielkiej Lechi. Oczywiście temat bardzo kontrowersyjny. Ja kilka razy wyrażałem moje zdanie. Znacie Państwo moje zdanie, że podchodzę do tego tematu niezwykle sceptycznie. Pan Mateusz tuż przed moim wyjazdem na wakacje zimowe przesłał mi bardzo interesujący materiał spod Radymna, gdzie akurat odkryto ślady po sporym obozowisku Scytów. I być może ślady są bardzo, bardzo stare i być może te ślady byłyby dowodem na to, że właśnie ta Wielka Lechia w jakiś sposób istniała. No bo Wielka Lechia jest ulotna, gdzieś nie można jej nigdzie uchwycić, nie ma żadnego artefaktu, nie ma żadnego grobowca, nie ma nic, proszę Państwa, na temat Wielkiej Lechii, oprócz tych wszystkich legend i wyliczanki najdziwniejszych króli, którzy mieli rządzić tym wspaniałym, mitycznym krajem. No i ten właśnie to wielkie obozowisko wojenne z Scytów miałoby o czymś tam świadczyć, no ale wydaje mi się, że jest to dowód w odwrotną stronę, panie Mateuszu, dlatego, że to pokazuje,
że ci Scytowie to po prostu sobie wycieczki na tych Słowian, którzy żyli w tym miejscu, urządzali, i to, że mamy nieco ich genów w naszej krwi, świadczy tylko o tym, że nie tylko palili i rabowali, ale, panie Mateuszu, no, gwałcili też. No i z tego właśnie na świat przychodzili nowi młodzi ludzie, którzy mieli już trochę krwi scytyjskiej w sobie, co tym samym potwierdza, że no, Wielka Lechia niekoniecznie jest związana ze Scytami, że nie byli to Scytowie, a Scytowie niekoniecznie byli naszymi przodkami, a raczej byli wrogami, którzy no, wybierali się, tak jak Wikingowie, na wycieczki po Słowiańszczyźnie właśnie po to, żeby rabować, palić i gwałcić. Ale na tym zakończyłem już moją listę sponsorów, którą Państwu wyliczyłem. Jeszcze raz Państwu serdecznie za wszystko dziękuję. Za to wsparcie, za wszystkie dobre słowa, za wszystkie te sympatyczne gesty, które sobie bardzo cenię. I już nie przynudzam więcej, bo audycja powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że coś uda mi się z tego już złożyć po to, żeby no, zamieścić to na YouTubie i mieć to już za sobą i lokomotywa oderwała się wreszcie od torów i powoli się rozpędza i następne audycje będą już znacznie łatwiejsze. Także jeszcze raz przepraszam za te wszystkie moje dzisiejsze potknięcia, jąkania się, chrząkania, inne historie i oddechy, bo tam niektórzy Państwo narzekają na moje oddechy. Próbujecie wykryć najrozmaitsze choroby, jakie być może mnie trapią. No, nie jest ze mną jeszcze tak źle, nie rozsypuję się jeszcze. Ale być może audycja nie jest jeszcze jakościowo najlepsza, następne będą lepsze. I to się wszystko okaże już w najbliższym czasie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrej, walentynkowej i stosunkowo owocnej nocy. Dobranoc Państwu, mówił Chris McKenna.